Sponsorem programu jest Galeria Warmińska oraz Fashion Time. Dzień dobry Państwu, nazywam się Joanna Barczak i jestem stylistką Galerii Warmińskiej. A teraz zapraszamy na nowy odcinek programu Top Fashion. Cześć dziewczyny. Cześć. Mam dla Was na dzisiaj dwa tematy stylizacji. Pierwszy temat to sukienka w kwiaty, drugi temat to wypad za miasto. Paula, Ty wylosowałaś, że będziesz startowała jako pierwsza. Mam dla Ciebie 1000 zł, masz godzinę na swoje zakupy. Dziękuję. Biegniesz. For my intention, you're begging for my glance to touch yours. I feel your tension. Chodzimy, bo ja dla siebie tutaj niestety nic nie znalazłam. Dobra, to teraz idziemy dalej. Tak jest. We'll be right back.
mojej konkurentki z frędzlami jest po prostu świetna, bardzo jej zazdroszczę, oraz kapelusze. Bardziej podpasowała mi stylizacja druga, czyli wypad w miasto, no bo ponieważ to był taki luźniejszy styl, coś co bardziej do mnie pasuje, bo pierwsza stylizacja to była sukienka w kwiatki, no a ja i kwiatki, no to troszeczkę nie bardzo. Pola, twój czas się skończył. Jak tak. Ci się udały zakupy? Mam nadzieję, że mam wszystko, ale to się okaże. Dobrze, zobaczymy. Gosiu, mam dla ciebie 1000 zł. Twoja godzina na zakupy. We'll be right back.
Zostało mi dużo pieniędzy, ponieważ jestem oszczędna. Najbardziej mi się podobają i ich troszeczkę zazdroszczę mega długie kozaki, które kupiła, bo ja też chciałam je kupić, ale niestety mi już na nie starczyło pieniędzy. Według mnie Wypad za miasto bardziej mi podpasowała, ponieważ nie czuję się w kwiatkach. Gosiu, twój czas się skończył. Zostało ci jeszcze bardzo dużo pieniędzy, ale mam nadzieję, że udało ci się zakupy. Myślę, że udało się kupić wszystko, co jest tak potrzebne. Super. W takim razie idziemy się przebierać i czas na ocenę jury. Kaja Warmińska, redaktor naczelna magazynu Fashion Time. Maja Niedźwiecka, specjalista do spraw marketingu NetLords. Joanna Kowalska, wizażystka. Sukienka w kwiaty to nasz pierwszy temat. Zobaczmy, jak w tej stylizacji zaprezentuje się Paula. Bardzo podoba mi się sposób, w jaki ograłaś temat kwiecistej sukienki, bo kwiecista sukienka jest takim, potocznie tak się myśli o takim letnim wydaniu kwiecistej sukienki, a tu jest fajnie to tak na jesienno ograne. Fajnie, że to jest w takim klimacie boho, bardzo mi się to podoba. I chociaż ten wzór nie jest taki oczywiście kwiatowy, to wszystko się ze sobą pięknie łączy i wyglądasz bardzo stylowo i pasuje do ciebie ta stylizacja. Moja poprzedniczka powiedziała chyba wszystko na temat tej stylizacji, co ja bym chciała powiedzieć. Bardzo podoba mi się twój kapelusz i dodatki. Ramoneska i torebka są naprawdę super. Stylizacja jak najbardziej w temacie. Bardzo duży plus za dodatki, bo jest wszystko bardzo fajnie ze sobą złożone, zgrane, pasuje do siebie i jest właśnie taki fajny klimat jesienny. Na tą pogodę, zwłaszcza dzisiejszą, gdzie jest tak jeszcze trochę słoneczko, bardzo się dobrze sprawdzi. Super torebka. Torebka mi się mega podoba. Jest w stylu takim trochę hipisowskim, trochę boho. Także wszystko jest dobrze do siebie dobrane. Super. Zobaczmy, jak tę stylizację oceniło jury. Zobaczmy, jak w tej stylizacji poszło Gosi. Że będę miała duży problem z oceną, bo te stylizacje podobają mi się niemal tak samo, a twoja sukienka jakoś tak bardziej do mnie trafia, może dlatego, że są takie roślinne motywy zielone, które bardzo lubię i zwierzątka. Fajny jest tutaj ten patent z paskiem, który wystaje spod spodu, ten frędzelek. To jest świetny taki w pierwszej chwili niezauważalny element, który jest taką fajną niespodzianką, to jest super. Wyglądasz bardzo ładnie. No i masz sukienkę w kwiatki, więc wszystko jest w temacie. Bardzo fajnie. Bardzo podoba mi się twoja sukienka, ale nie jestem fanką długich kozaków, które mimo wszystko wyglądają bardzo dobrze do tej stylizacji i brakuje mi jednak jakichś dodatków. Torebka to dla mnie trochę za mało. Jest fajnie, bo są kwiaty, które miały być, ale jest rokowo i to mi się bardzo podoba. Sukienka jest bardzo w moim stylu. Co jeszcze mogę powiedzieć? Bardzo mi się podobają detale. Typu właśnie ten pasek, którego widać, ale nie widać, torebka, no i buty są mega, zwłaszcza z tyłu te wiązania, które podkreślają pięknie twoje nogi. I w ogóle mam wrażenie, że to jest twój klimat. Że jest tak, poprzedniczka fajnie wyglądała, ale była bardziej taka boho, hippie, a tu jest taki fajny rockowy luz, także bardzo mi się podoba. Pora na ocenę jury. Temat drugiej stylizacji to Wypad za miasto. Zobaczmy, jak z tym tematem poradziła sobie Gosia.
Jak wyobrażam sobie taką stylizację na wypad za miasto, to sobie myślę o takim czasie, w którym możemy sobie na trochę więcej pozwolić. To znaczy nie musimy się tak sztywno trzymać tego, co na co dzień, tylko możemy sobie puścić wozy fantazji i założyć coś takiego, na co na co dzień sobie nie pozwalamy. I twoja stylizacja jest bardzo fajna i wygodna i w ogóle jest super, wszystko do siebie pasuje, ale brakuje mi takiego elementu nieoczekiwanego, którego w ciągu normalnego tygodnia szkoły czy pracy się nie stosuje. Jest po prostu taka, ja bym się na przykład tak mogła ubrać, może nie koniecznie do pracy, ale na co dzień. A jakbym jechała na weekend, to może bym troszeczkę coś bardziej zwariowanego sobie wymyśliła, ale tak poza tym, to jest moja subiektywna opinia, tak poza tym to wszystko jest bardzo ładnie, wyglądasz ładnie. Fajne są te serduszka na łokciach, na które zwróciłam uwagę. Słodkie. Wyglądasz dobrze, ale mam taki lekki niedosyt. Ja po raz kolejny zgodzę się z moją poprzedniczką. W tej stylizacji jest już wszystko. Są te dodatki, jest czapka, jest super ramoneska, ale też mi czegoś brakuje. Jest taka zwykła, codzienna, też nie ma tego efektu wow. Totalnie się nie przejmuj. Po pierwsze, one się nie znają. Po drugie, to zależy, gdzie się wypada za to miasto. Jak się wypada ze znajomymi, to się nie ubiera jak na fashion show, tylko normalnie i tak, żeby było wygodnie. Ja uważam, że jest prosto, że jest fajnie i znów jest fajna dbałość o detale typu właśnie serduszka, pomponik czy jety, które się pojawiają zarówno na butach, jak i na kurtce. Jest też to fajne, że jest tak jakby zachowany twój styl w tym. Poprzednio było trochę rockowo i tutaj pomimo tego, że jest to prosto, ale też czuć taki ten fajny, rockowy, może niegrzeczny klimat. Ja jestem jak najbardziej na tak. Jak tę stylizację oceni jury? A jak tym razem pójdzie Pauli? Jest dokładnie to, o czym mówiłam w poprzednim, przedniej stylizacji, że jest taki element szaleństwa i jest coś zwariowanego. Właśnie o to mi chodziło, że jedziemy gdzieś sobie na weekend, to jesteśmy totalnie wyluzowani i robimy jakieś zwariowane rzeczy, których nie robimy w ciągu tygodnia. I tu jest ten różowy plecak, jest ta fajna neonowa czapka, jest na pewno wygodnie i bardzo ciepło i komfortowo, ale jest jakiś taki element zwariowany i to mi się bardzo, bardzo podoba. Ten plecak to w ogóle jest przesłodki, bardzo bym taki chciała sama sobie kupić. Ja jestem zakochana w tej sukience, jak najbardziej to jest mój styl, czapka też jest po prostu cudowna. Plecak podoba mi się trochę mniej, ale nadal jest jakby powiązanie kolorystyczne. Ja jestem jak najbardziej na tak, a w ogóle buty to są najlepsze, najwygodniejsze buty na świecie, także naprawdę super. Podoba mi się. Jakby nie patrzeć, to mi się podoba. Jest tak mięciutko, słodziutko i w ogóle aż ma się ochotę Ciebie przytulić, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, ale jest fajnie, naprawdę. Jest taki luźny wypad z przyjaciółkami, gdzieś jakiś domek w górach, siedzicie sobie, kakao, do tego te buty, które oczywiście wszyscy mężczyźni uwielbiają i uważają za niesamowite. Fajnie, że to się, nie jest tego dużo, ale wygląda to wszystko fajnie ze sobą i naprawdę taki przytulny klimacik robi, jestem na tak. Teraz pora na ocenę jury. Przewagą 3 punktów zwyciężyła Paula Dowarz. Zgłosiłam się do programu dla zabawy, chciałam po prostu przekonać się, czy dam radę, czy sobie poradzę. No, wyszło jak wyszło. Trudno, to tylko zabawa, tak? Była to dla mnie bardzo fajna przygoda. Bardzo się cieszę, że mój styl podoba też się innym osobom. No i tak naprawdę to był bardzo miły dzień, bardzo fajna wygrana, także jestem szczęśliwa. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zapraszam za 2 tygodnie. Sponsorem programu była Galeria Warmińska oraz Fashion Time.